Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi meczu, kolejnego meczu Białej Gwiazdy. Może nie zabrzmiało to zbyt poprawnie po polsku, ale o to chodzi w dzisiejszym materiale. Dzisiaj zapowiemy sobie mecz, bo myślę, że takie coś zawsze jest potrzebne, żeby przybliżyć Wam, jak prezentuje się nasz rywal, jak się to z naszej strony prezentuje. Więc dobrze, zacznijmy sobie od takiej tezy mojej tezy wobec tego spotkania, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, my musimy tu przyjechać do tego Wrocławia i po prostu wygrać ten mecz. Nieważne jak, mamy tak gramy ładnie piłką, że ja jakoś jestem dziwnie spokojny na to spotkanie, bo faktycznie no, nie mamy się czego bać, mamy wyjechać, wygrać 2-0, 1-0, nieważne, mamy ten mecz po prostu wygrać. Nie chcemy remisów, remis nas zupełnie nie zadowala. Chcemy walczyć o najwyższe cele w tym sezonie, bo stać nas na to, bo osobiście uważam, że mamy fajny zespół, fajną drużynę i nawet mamy dosyć dobrą ławkę rezerwowych. Także tutaj pole do manewru Maciej Stolarczyk ma duże. Śląsk ma Tadzia Pawłowskiego, także też od Tadzia nie wymagajmy za wiele. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, i może to Wam przybliżę, jak prezentowały się mecze Śląska-Wrocław w tym sezonie. Mam tutaj taką ściągawkę, także nie to, że tam pamiętam, bo sobie wynotowałem. Więc tak, oni mieli początek bardzo, bardzo niezły. Może nie bardzo dobry, ale niezły, bo na początku wygrali z Krakowią, z Kraksą 3-1. To nie jest jakoś tam trudne, bo wiemy jak gra Kraksa, no, nie wygrali jeszcze spotkania, więc no, nie uważałbym to za jakiś sukces. Później remis z Lechią, to też był dobry wynik w gruncie rzeczy, bo Lechia jest teraz liderem, także no, świadczy to o tym, że oni... Tylko też trzeba pamiętać, że Lechia nie gra stylowo tak jak my, ja uważam. Grają fajnie, skutecznie, ale bez przesady. I później przyszła porażka z Lechem 0 do 1, później znowu porażka z Koroną Kielce, nie, tak, porażka 1 do 2 i później bezbramkowy remis z Pogonią Szczecin, no i później, no i ten mecz najbliższy, znaczy ten ostatni mecz, czyli z Zagłębiem Sosnowiec, zremisowany 3 do 3. I o tym meczu chciałbym więcej powiedzieć, ponieważ przyznam Wam się, że obejrzałem to spotkanie z ciekawości, żeby zobaczyć jak ten zespół faktycznie gra. Bo trzeba powiedzieć, że Zagłębie Sosnowiec to nie jest zespół, który gra jakąś cudowną piłkę, skuteczną i w ogóle. Bo z Lechem pamiętamy, że dostał czwórkę. Ale słuchajcie, po pierwszej połowie Śląsk-Wrocław wygrywał 2-0 i wtedy gdzieś myślałem, że to jest zespół, który jest potencjalnie groźny, bo faktycznie dwie bramki zdobył i faktycznie zrobili to bez jakichś problemów dosyć szybko udało mi się tego dokonać, tak? No i później zaczyna się druga połowa i oni po prostu jakby przestali grać. Oni sobie myśleli, że chyba 2-0 to jest taki fajny wynik, to oni sobie tam na stojąco wygrają. No niestety, no nie udało im się, zremisowali to tak ledwo, gdyby nie rzut karny tam w 90 minucie, to byłoby ciężko. Ale wiecie, 3 do 3. Więc tutaj teoretycznie Zagłębie też jest zadowolone. Śląsk może nie do końca, bo jednak chcieli pewnie wywieźć tutaj zwycięstwo. Nie udało się to, więc więc nie jest to też zespół, który... Oni tak, no, oni grają strasznie nierówno. Oni mają dobre momenty, tak? Gdzie naprawdę umieją fajnie zagrać, ładnie wyprowadzić akcję, ale czasami po prostu no, głupieją w obronie, głupieją w środku. Nie mają, czasami mają takie etapy, że grają jakby długa piła i do przodu, co nie jest do końca dobre. My jednak staramy się grać tą piłką i myślę, że tu będzie nasza przewaga. Ale ogólnie Śląsk-Wrocław ma 6 punktów i zajmują 12 miejsce w tabeli. My zajmujemy 6, mamy punktów 11, więc tak naprawdę o 5 punktów więcej. Więc jest to na pewno dosyć duża i spora różnica punktów na tym etapie ligi. Znaczy ogólnie też prawdą jest, jakby
podążając do naszego zespołu, czyli Wielkiej Wisły Kraków, oczywiście Wielkiej, bo naprawdę grają piękną piłkę. I to każdy mówi, nawet słuchajcie, oglądałem sobie, nie wiem czy oglądacie czasem takie rzeczy, ale jakby pogadanki takie właśnie o Ekstraklasie i tam były rozmowy z różnymi widzami, był tam kibic Legii Warszawy. Tak? I on powiedział tak, kandydatem do Mistrzostwa Polski jest Wisła i Jagiellonia. Może Legia. A Legia na pewno nie w tym sezonie. Chciałby, żeby w końcu się to skończyło, bo nie można się oszukiwać, może ten prezes Mioduski odejdzie, ale mówi, że Wisła gra naprawdę fajnie. I tak naprawdę Wisła straciła, oni byliby liderami, gdyby nie te dwa remisy, które mówmy są, no bo jeszcze ja mówię tak, z Arką mogłem wybaczyć ten remis, ale z Wisłą po prostu nie wybaczę, bo to mieliśmy ten mecz w garści, no, a on się troszkę skomplikował. Więc tutaj uważam, że tego, ale popatrzcie, gdybyśmy wygrali, nie było tych dwóch remisów, to bylibyśmy liderami Ekstraklasy. No naprawdę, no to jest prawdziwe. Więc tak, no ale mamy 11 punktów. Jesteśmy na miejscu szóstym. No i musimy pokazać, że wygrywamy. Co według moich uwag, ważne, żeby Basza nie dostał żółtej kartki, bo tak to będzie pauzował jedno spotkanie. To obejmienie mecz z Lechią Gdańsk. Bardzo bym tego nie chciał, ponieważ to jest ważny mecz. W perspektywie tabeli, w perspektywie walki o mistrza, bo to jest taki mecz, żeby bo to jest mecz za 6 punktów, no tak naprawdę, tak? No bo zakładając taką fajną, że koronie się uda zdobyć, urwać punkty z Lechi, no to wtedy byłaby szansa na już skoczenie na fotel lidera. Także to byśmy chcieli osiągnąć. Myślę, że jest to do zrobienia, a w każdym razie jest to ważny mecz, żeby się zbliżyć, żeby pokazać, kto tu rządzi w tym sezonie. Mamy szansę, mamy zawodników, nie ma jakichś urazów. Co prawda niestety no, Kuba Bartosz będzie to dłuższy uraz niż wszyscy myśleli. No ale to też nie jest zawodnik, na którym opieraliśmy grę, na którym bardzo nam zależy. Oczywiście jest to zawodnik wartościowy, bo zawsze gdy wchodził z ławki dawał dużo takiej energii, dużo jakości, bo to jest zawodnik szybki. Aczkolwiek no, na przykład z meczu z Lechem no, jakoś się nie popisał. Także tutaj powiedzmy, że nie ma jakiejś wielkiej straty. Bardziej by nas bolało na przykład Kort czy Basza, bo jak sobie teraz myślę, to za bardzo. Dlaczego jest ważne, żeby też nie dostał Basza kartki? Bo za bardzo. Też nie ma kto wskoczyć za Baszę. Bo popatrzcie, no tak. Ktoś powie Tibor Haljowicz, a ja powiem nie, bo Tibor do gry defensywnej nie bardzo się nadaje. To jest zawodnik, który ofensywnie bardzo dużo daje, ale defensywnie nie dużo. No i on ma jedną, Basza to jednak czyści faktycznie, a no, Tibor no, pobiega, ale to jest takie bieganie, wiecie, no bieganie za piłką, ale tych odbiorów nigdy nie będzie za dużo. Także no, to jest zawodnik ofensywny, więc on musi grać na SPO, bo jeżeli nie, no to będzie słabo. Więc tak naprawdę, no popatrzcie, jest Kort. No można by było zagrać coś po innym ustawieniem. Okej, tylko to jest, wiecie, uczenie się wszystkiego od... Może nie od nowa, tak? Bo to są profesjonaliści. To nie wiem, znaczy profesjonaliści w Ekstraklasie, to zabrzmią dziwnie. Ale to są piłkarze, którzy zarabiają... No nie powiem grube siano, bo w Legii tam zarabiają, ale powiedzmy, że to troszkę zarabiają i stać ich na lepszą grę i na lepsze, że tak powiem, przygotowanie do meczu. No nic, będziemy czekać sobie na to spotkanie. Spotkanie jest oczywiście 1 września, to jest sobota. Ja to nagrywam dzień przed tym spotkaniem, także tutaj dosyć tak na świeżo, pamiętam. No i cóż, no, czekamy na ten mecz z niecierpliwością, chcemy przeżyć kolejne zwycięstwo. Później kolejny mecz dopiero 15 września przy R22. Więc tutaj troszkę czasu później jest przerwa na reprezentację, więc później trzymamy kciuki oczywiście za Rafała Pietrzaka, żeby mógł się zaprezentować. Myślę, że jeżeli chodzi o Ligę Narodów, to raczej go nie wpuści Brzęczek, ale myślę, że tutaj na meczu towarzyskim możemy go ujrzeć, czy to w pierwszej połowie, czy to może w drugiej połowie może wyjść za kogoś. Także jestem ciekaw, jestem bardzo ciekawy, jak zarządzi Jerzy Brzęczek.
A my co? Liczymy oczywiście na zwycięstwo. No i co? No, Ave Wisła. Do zobaczenia oczywiście, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. No oczywiście zachęcam do subskrypcji, jak i lajkowania tego materiału. No i piona. Jeszcze raz. Ave Wisła.